Drodzy Państwo, mamy koniec stycznia bieżącego roku. Wiele się wydarzyło w sprawach tej, która trwa już, może praktycznie powolutku zbieramy się do rocznicy trwania koronawirusa na terenie województwa polskiego i oczywiście naszej ojczyzny. Na dzisiejszej konferencji, która poświęcona jest, aby podsumować to, co się ostatnio wydarzyło, a wydarzyło się wiele bardzo ważnych rzeczy. Oczywiście dziękuję Państwu, że przybyliście, ale ze mną dzisiaj są trzy bardzo ważne, wyjątkowe osoby. Oczywiście pani dyrektor Sanepidu, pani Anna Matejuk, pani dyrektor Beata Cyganiuk, szefowa NFZ-u i pan komendant, wicekomendant Państwowej Straży Pożarnej, pan Arkadiusz Kuśmierski. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, no za ile pani dyrektor? Pierwszy przypadek koronawirusa w województwie polskim? 8 marca, a więc powolutku zbliżamy się, drodzy Państwo, do roczku z tym, co trwa. W czasie tego roku wydarzyło się no, tysiące spraw, których trudno w ogóle podsumować na godziny czy pół godziny konferencji, ale w związku z tym, że doskonale to rozumiem, że jest wiele pytań z redakcji medialnych i na wiele pytań chcecie Państwo znać odpowiedź. Dlatego dzisiaj jesteśmy w tym składzie, aby wszelkie Państwa wątpliwości, wszystkie Państwa pytania, abyście Państwo na te wątpliwości, pytania uzyskali odpowiedź. Zanim, drodzy Państwo, przejdziemy do pytań, które Państwo macie, nie tylko do mnie, ale również do zaproszonych gości, ja sobie pozwolę przedstawić kilka takich właśnie bieżących informacji, Szanowni Państwo. Więc zacznę tradycyjnie od tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń w województwie polskim. To jest, drodzy Państwo, od września, więc kiedy można powiedzieć, zaczynała się ta druga fala, do końca stycznia bieżącego roku. Proszę zauważyć, ten pik trwał, drodzy Państwo, generalnie w listopadzie. I jak Państwo widzicie, tak gdzieś od drugiej połowy listopada generalnie liczba dziennych zakażeń w województwie opolskim spada. Ostatni tydzień, nawet ostatnie dwa tygodnie, no to bardzo dobre informacje. No, chyba maksymalnie było 200 w ciągu jednego dnia, ale również mamy dane, które mówią o tym, że dziennie było po 40 kilka osób w województwie opolskim. No to, drodzy Państwo, to jest bardzo dobra informacja do tych właśnie ilu? Prawie 900, których było jeszcze w połowie listopada. W ciągu dwóch i pół miesiąca mamy znaczący spadek dziennych zakażeń koronawirusa. No tylko należy się tym cieszyć, ale nie tracić czujności. Te trzy podstawowe zasady, dystans, maseczka, dezynfekcja i wiele, wiele innych są jak najbardziej dalej obowiązujące. Jak to wyglądało w ciągu ostatniego miesiąca? Generalnie, drodzy Państwo, spada. Tak jak powiedziałem, mieliśmy taki pik, nawet prawie 350 osób w styczniu, ale również były poniżej 50 osób, jak Państwo widzicie. Generalnie jest w styczniu spadek, co nas bardzo cieszy. Ten spadek oczywiście wpływa na podejmowanie pewnych działań, o które zaraz Państwu wszystko przekażę. A teraz jak to jest z łóżkami, drodzy Państwo, zajętymi? Mówimy tu generalnie oczywiście o drugim, trzecim poziomie. Liczba dziennych zakażeń no jakby pokrywa się z tą zajętością tych łóżek, a więc ten listopad to była największa zajętość tych łóżek. Państwo widzicie, dochodziło tam do prawie 700, doliczając jeszcze, drodzy Państwo, tak zwany pierwszy poziom, czyli te osoby, które leżały z podejrzeniem, no to mieliśmy prawie ponad 900 łóżek zajętych w ciągu dnia. Jak widać, ostatnia dana 29 stycznia, nawet tam nie, do 31 stycznia jest generalnie spadek, jeżeli chodzi o zajęte łóżka. Jak to wygląda sam styczeń, żebyście Państwo mieli obraz najświeższy, bardzo ładna, można powiedzieć prosta, spadająca delikatnie w dół, świadcząca o tym, że liczba zajętych łóżek w województwie polskim, w szpitalach, które jeszcze pracują w ramach systemu covidowego, ta liczba powoli, ale bardzo dobrze, że maleje. Szanowni Państwo, skoro mówimy o łóżkach, to nie sposób tutaj powiedzieć, co się dzieje w szpitalach, właśnie głównie o te sprawy medyczne, o sprawy lecznicze. Informowaliśmy Państwa z panią dyrektor Beatą Cyganiuk o naszym planie dotyczącym powoli przechodzenia z łóżek covidowych na tak zwane łóżka do ich pierwotnego celu. Jesteśmy już, drodzy Państwo, po trzech etapach. Pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap. Tu mamy na tym slajdzie, tam może go troszkę widać. A więc po pierwszym, w czasie pierwszych etapów, który zakończy się na koniec roku 2020, przeszło do normalności, czy zeszliśmy z COVID-u 131 łóżek.
co spowodowało wejście do systemu 166 łóżek. Ja powiem tylko, z czego to między wynika ta różnica. Przede wszystkim, drodzy Państwo, spraw organizacyjnych i logistycznych. Nieraz zwalnianie łóżka, czy pokoju z łóżkami, czy całego oddziału powoduje otwarcie kilku śluz, co daje możliwość zwiększenia łóżek na innych oddziałach. Więc 131 został odmrożonych w pierwszym etapie, 166 trafiło do leczenia innego niż covidowego. Drugi etap zakończyliśmy w drugiej połowie stycznia. Odmrożonych zostało ponad 200 łóżek, 201 dokładnie. Do systemu trafiło już 332. Tak jak powiedziałem, zakończyliśmy trzeci etap. Odmrożonych zostało 206 łóżek, do systemu trafiło kolejnych 213 łóżek. Wkrótce, drodzy Państwo, wejdzie w życie czwarty etap, a więc od 15 lutego, za dwa tygodnie, odmrażamy całkowicie szpital w Krapkowicach oraz szpital, drodzy Państwo, w Głubczycach, a później, drodzy Państwo, 1 marca odmrażamy szpital w Białej, 15 marca dwa szpitale resortowe, Monowski, najpierw wojskowy, a na koniec marca szpital MSWiA, a więc tu jest ten czwarty etap, trwa od 15 lutego do 31 marca, więc sześć szpitali znów, pięć szpitali pójdzie znów, te dwa modułowe, trzy w całości, przejdą na pracę już przedcovidową, a więc odmrozimy kolejnych 246 łóżek, do systemu trafi 254. W tym miejscu tylko chciałem, drodzy Państwo, zaznaczyć, że to jest plan. Plan, który mówi, że wszystko jest zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej. Jeżeli, obym się mylił, obym nie wróżył nic złego, sytuacja ulegnie zmianie, widzimy, co się dzieje w innych państwach, choćby europejskich, natychmiast, drodzy Państwo, przystępujemy do działań i przywracamy łóżka covidowe. Na dzisiaj, jak Państwo widzieliście na wykresach, idzie wszystko z tym, co zaplanowaliśmy pod koniec listopada, chyba Pani Dyrektor, tak? I okazało się, że trafiliśmy, drodzy Państwo, w dziesiątkę. Ten plan praktycznie niczym się nie różni od tego, co założyliśmy pod koniec listopada, biorąc wszystkie wytyczne pod uwagę. Co nam zostanie, drodzy Państwo? Nie pozbywamy się zupełnie łóżek covidowych. Zostanie nam cały szpital tymczasowy. Zostanie nam oczywiście oddział zakaźny w Nysie i w Opolu. A jeszcze gdzieś tak w połowie kwietnia odmrozimy dodatkowe łóżka, które powstały w Nysie, dodatkowe łóżka, które powstały w szpitalu wojewódzkim i odmrozimy do końca, w połowie kwietnia odmrozimy do końca Kędzierzyn-Koźle. Więc zostanie nam, drodzy Państwo, około 170 łóżek, to jest plan, powtarzam, w połowie kwietnia, które będą dla pacjentów covidowych. I tak, drodzy Państwo, wygląda relacja współdziałania ze szpitalami. Chciałem to zrobić na koniec, ale w tym miejscu już to teraz zrobię. Wszystkim dyrekcjom tych wszystkich szpitali, całym personelowi, który był zaangażowany, paniom pielęgniarkom, lekarzom, ratownikom medycznym, wielkie, ogromne słowa podziękowania, wdzięczności za to, co do tej pory robili i oby już nie musieli być angażowani w te sprawy, ale to czas pokaże. Drodzy Państwo, co dalej? Skoro mówiliśmy o szpitalach, to też o tym informowałem, a prace trwają. Trzy główne priorytety dla mnie, które wynikły właśnie z rozmów z lekarzami, rozmów z dyrektorami szpitali, czy przede wszystkim w ogóle branie z codziennego życia. A więc postawiłem, drodzy Państwo, to niezależnie, czy ten COVID będzie, czy nie będzie, aby wszystkie szpitale, w tym oczywiście najbardziej powiatowe, szpitale resortowe, szpitale wojewódzkie, posiadały profesjonalny system tlenoterapii. A więc zmodernizowane całe systemy wewnątrzszpitalne i przede wszystkim zbiorniki na tlen o odpowiedniej ilości. Bo jak Państwo widzieliście, słyszeliście, tlen to podstawowe dzisiaj lekarstwo w chorobie covidowej. A więc, drodzy Państwo, udało się pozyskać ze środków rządowych ponad 4 miliony złotych na to, aby w każdym szpitalu w województwie opolskim, prawie każdym, przepraszam, dwóch nie będzie ze względów technicznych, tylko i wyłącznie technicznych, powstaną profesjonalne instalacje tlenowe, zaczynające się bądź kończące się nowymi, nowoczesnymi zbiornikami na tlen, aby już nie bawić się w te butle, nie dowozić, nie napełniać, nie przenosić z punktu A do punktu B. Przyjeżdża cysterna, tankuje i tlen jest w szpitalu. Druga sprawa, drodzy Państwo, to oczywiście ta dezynfekcja tych ścieków. No i, drodzy Państwo, trzecia sprawa, która jakby się pierwszy pojawił problem, który musiałem rozwiązać, a więc odpady medyczne, które są momenty, były momenty w województwie opolskim, nie tylko w Polsce, gdzie w ciągu tygodnia liczba odpadów nagle przyrastała. Firmy nie radziły sobie z odbiorem z różnych przyczyn, nie tylko po stronie oczywiście firm. Życie toczy się również na wielu innych płaszczyznach, a więc przede wszystkim profesjonalny
sprawy dotyczące odpadów, utylizacji ścieków i co najważniejsze, instalacje tlenowe. Tlen, ścieki, te sprawy, szpitale, ale drodzy Państwo, to by nie funkcjonowało, tak mówiłem, przede wszystkim bez wspaniałego oddanego personelu medycznego, ale który musi pracować bezpiecznie. Przekażę tylko taki czubeczek Góry Lodowej, co udało się z zasobów wojewody opolskiego przekazać do różnych instytucji. Oczywiście przede wszystkim do szpitali, DPS-ów, ale nie tylko. Tak naprawdę ściągając te informacje, te największe. 3 miliony maseczek, ponad 2 miliony rękawic ochronnych, ponad 400 tysięcy masek, półmasek, 160 tysięcy fartuchów chirurgicznych, 100 tysięcy kombinezonów ochronnych. To wszystko, drodzy Państwo, trafiło do różnych instytucji województwa opolskiego. Oczywiście od czasu trwania pandemii. Policzyliśmy, drodzy Państwo, że licząc jako jedną szkołę, bo gdzie na przykład trafiały również środki do dezynfekcji powierzchni czy do mycia rąk, licząc każdą szkołę oddzielnie, każdy szpital oddzielnie, każdy DPS oddzielnie, każdy dom dziecka oddzielnie i tak wiele, wiele innych, wysłaliśmy różne środki ochrony osobistej w różnej ilości, w różnej jakości, w różnej ilości do ponad 1550 instytucji w województwie opolskim. To, drodzy Państwo, cieszy, że można było tylu osobom, tylu instytucjom pomóc, ale ta pomoc, drodzy Państwo, nie byłaby możliwa dzięki wielu wspaniałym osobom i wielu niezawodnym instytucjom, o które oczywiście zaraz wymienię i jeszcze raz serdecznie podziękuję. Na końcu widać jeszcze 180 tysięcy litrów środków do dezynfekcji zostało rozwiedzione na województwie opolskim w różny sposób. Środki osobiste to jedno, a teraz tylko tak na marginesie, ile trafiło sprzętu przede wszystkim do szpitali, do różnych instytucji, które zajmują się, a przede wszystkim szpitali, które zajmują się leczeniem pacjentów. Kardiomonitory, pompy strzykawkowe, pompy infuzyjne, wiele, wiele innych. Łącznie mówimy o ponad 1169 sztuk różnego rodzaju sprzętu do, drodzy Państwo, do szpitali. I choćby taki, jeszcze taka informacja, jak aby szybko patrzeć, jak wygląda stan zdrowia tam, gdzie bardzo potrzebne są służby, postanowiłem pozyskać, udało się prawie 1400 pulsoksymetrów, które skierowałem do instytucji takich jakby służby mundurowe, aby badać, mieć czujność nad zdrowiem funkcjonariuszy, ale nie tylko. Oczywiście to trafiło również do choćby do domów pomocy społecznej. Drodzy Państwo, a teraz jak to było, bo można już podsumowywać. Wojewódzka Stacja Sanitarna Epidemiczna wykonała ponad 36 tysięcy testów, z czego prawie 10 tysięcy zostało skierowanych na zewnątrz. To jest, drodzy Państwo, tylko to, co wykonała wojewódzka stacja. Więc można powiedzieć, że już przechodzimy powolutku do 50 tysięcy testów. Ale oprócz tych 50 tysięcy testów mamy również prawie 75 tysięcy testów wykonanych przez same szpitale. To ogromna praca, nie byłaby możliwa dzięki oczywiście ogromnemu zaangażowaniu, poświęceniu i zakupieniu również bardzo specjalistycznego sprzętu, który umożliwia takie właśnie wykonywanie. Ten sprzęt, wykonywanie tych testów, drodzy Państwo, wykazał, ale też umożliwił szybkie i sprawne działanie. No, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo przyznam się, nawet nie policzyłem tego, nawet nie chcę tego już liczyć, ile mieliśmy tak zwanych punktów zapalnych w różnych instytucjach, zwłaszcza DPS-y, ZOL-e. Było ich, drodzy Państwo, kilkaset. Były bardzo poważne, były mniej poważne, wymagały różnych interwencji, bądź pozyskiwanie personelu, bądź wręcz ewakuacji całych instytucji do szpitali. Też oczywiście dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałym osobom, instytucjom udało się to przeprowadzić. Oby tych tak zwanych tych punktów zapalnych, tych ognisk, jak to się dokładnie mówi, ognisk zakażeń już było jak najmniej. Na tym oczywiście wszystkim czuwa pani dyrektor Matejuk. Mam nadzieję, że coraz lepsze informacje będzie przekazywać wojewodzie i jego służbom. Jeżeli jesteśmy, drodzy Państwo, przy WSSE, no to co w chwili obecnej się dzieje, o czym Państwo wiecie, wróciły dzieciaki do szkół 1-3. Testujemy, drodzy Państwo, nauczycieli, testów wykonano, pobrano tych wymazów ponad 3300. To wykonano, drodzy Państwo, w pierwszej połowie stycznia. Zgodnie z decyzją rządu przystępujemy do drugiego etapu. Właśnie trwa ten drugi etap. Mam nadzieję, że do połowy tego zostanie zakończone. I tam również sprawdzimy, jaka jest występowanie tego wirusa wśród nauczycieli, aby te praca w tych szkołach była, drodzy Państwo, bezpieczna. Szkoły jedno, drodzy Państwo, drugie bardzo oczywiście ważne punkty, na którymi
trzeba stale monitorować i stale pomagać i od tego się absolutnie tutaj nie uciekamy. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z DPS-ami, ze starostami, z organami założycielskimi. DPS, drodzy Państwo. Tu już wchodzimy już szczegółowo, już nie będę mówił, ile tam poszło tych wszystkich sprzętu i tych maseczek. Dzisiaj na oczywiście numerem jeden to jest sprawa szczepień. Zaczęliśmy oczywiście od DPS-ów, od osób plus 70, zapisywanie, szczepienie plus 80. Jak to wygląda, drodzy Państwo, w DPS-ach? Wśród tych 29 DPS-ów prowadzonych przez organy administracji publicznej wygląda to na chwilę obecną bardzo dobrze, drodzy Państwo. Zainteresowanych było, tu są te dwie informacje. Zainteresowanie szczepieniem wynosiło około 60%, z czego zaszczepiono już prawie 90%. Doskonale Państwo wiecie, że szczepienia są dobrowolne, ale te 60% daje, drodzy Państwo, pewną nadzieję, że to zainteresowanie będzie cały czas rosło. Odbyły się już dwie wideokonferencje z DPS-ami, z kierownictwem DPS-ów, z informacji, które mamy z daty X, z daty potem X plus kilka dni. Wiemy, że to zainteresowanie tymi szczepieniami rośnie. Może ktoś zapytać, dlaczego tylko 60%? Odpowiedź może składać się z kilku części. No przede wszystkim dlatego, że wiele osób jest na przykład zaraz po chorobie i nie mogą się na razie szczepić. Wiele osób i musi odczekać, wiele osób ma przeciwciała, a wiele osób po prostu ze względu na swój stan zdrowia lekarz nie zakwalifikował do szczepienia. Więc i tak uważam, że 60% jest bardzo dobrze rokuje na przyszłość. I bardzo podobnie dane wynikają już z tak zwanych placówek z całodobową opieką. Tam również zostało to zgłoszone na poziomie 60% i prawie 90%, drodzy Państwo, mamy już wyszczepialność. Szczepimy, drodzy Państwo, główne tutaj takie sprawy szczepieniowe, etap zero, a więc szpitale tak zwane węzłowe. Mamy 19 szpitali węzłowych, które właśnie szczepią w ramach etapu zero. Prowadzone są również szczepienia w szpitalach tak zwanych niewęzłowych, które wyszczepiają przede wszystkim swój personel, ale także personel czy pacjentów na przykład ZOL przebywających dokładnie w tych placówkach. I na tym terenie, na terenie województwa polskiego mamy dodatkowo takich 6 placówek, 6 szpitali. I bardzo dobra informacja, na koniec stycznia bieżącego roku ponad 90% personelu medycznego i prawie 90% niemedycznego w tychże szpitalach, drodzy Państwo, jest zaszczepiony. To jest najlepsza informacja, którą mogę Państwu przekazać, więc bezpieczeństwo w tych szpitalach na pewno wzrosło wielokrotnie. Co ze szczepieniami tak zwanej populacji? A więc na terenie Wysoka Polskiego zostało utworzonych, nie mam białych planów, więc w każdej gminie jest co najmniej jeden punkt szczepień. Mamy tych punktów szczepień 173. W chwili obecnej, drodzy Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia te punkty szczepień, zanim powiem jeszcze o tym, co chciałem powiedzieć, te punkty szczepień oprócz szczepienia stacjonarnego są również, drodzy Państwo, zobowiązane do tego, aby tak zwane szczepić wyjazdowo, więc tam, gdzie pacjenci z różnych przyczyn, przede wszystkim oczywiście zdrowotnych, nie są w stanie przyjechać, jest tu ogromny apel, akcja, aby dojechać do tych pacjentów, wyszczepić, aby również czuli się bezpiecznie. Nie wszystkie punkty, drodzy Państwo, szczepień ze względów również organizacyjno-logistycznych mają taką możliwość. Narodowy Fundusz Zdrowia, właśnie to, co chciałem powiedzieć, ogłosił nabór na instytucje, które wypełnią tak zwane te białe plamy. Tak, Pani Dyrektor, aby w każdej gmina nie tylko miała punkt szczepień, ale w każdej gminie była instytucja, bądź to punkt szczepień, bądź jakaś instytucja zewnętrzna, która w razie potrzeby zgłoszenia dojedzie do pacjenta do domu. Drodzy Państwo, na koniec stycznia, na dzień 1 lutego bieżącego roku wykonano opóźnienie już ponad 34 tysiące szczepień. Druga dawka przekroczyła już grubo ponad 7 tysięcy. Dziennie prawie 1000 już dawek idzie jako ta druga dawka. Bardzo dobre informacje. Zbliżamy już ponad 1 200 000 już w skali kraju. Całe te akcje, drodzy Państwo, z DPS-ami i wiele innych oczywiście nie byłaby możliwe dzięki również zaangażowaniu, współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Kontaktowaliśmy się z jednostkami samorządu terytorialnego, rozmawialiśmy o ich problemach i wspólnie podjęliśmy decyzję o to, aby w każdej gminie, tak jak w całej Polsce, niczym tu nie wyróżniamy, była osoba, tak zwany koordynator, który
który, drodzy Państwo, jest do dyspozycji lokalnej społeczności, tej lokalnej wspólnoty, aby jeżeli jest jakieś pytanie, prośba o pomoc w dowożeniu, prośba o udzielenie informacji, odpowiedź na to pytanie, zorganizować ewentualnie dowóz tej osoby, jeżeli może się ruszać, a nie ma jak dojechać, dowóz tej osoby do punktu szczepień. Udaje się, drodzy Państwo, na razie tych dowozów nie ma zbytnio dużo. Na razie, powtarzam, ponad ile? 61 zorganizowały gminy, za co bardzo dziękuję, tych dowozów do punktu szczepień. A więc w każdej gminie, drodzy Państwo, jest telefon, gdzie można przedzwonić, można się dowiedzieć i można prosić o pomoc, aby dowieźć osobom z różnych przyczyn, czy zdrowotnych, czy również brak możliwości technicznych, aby dowieźć do punktu szczepień i tam dokonać tej czynności medycznej. Drodzy Państwo, mówiłem na początku o ogromnym sukcesie, przynajmniej tu na Opolszczyźnie, ponieważ wiemy, że są gdzieś regiony w Polsce, gdzie nie mogą wojewodowie pochwalić się dobrymi informacjami. My się możemy pochwalić, że ta liczba zachorowań spada, liczba łóżek spada, a w związku z tym podejmie odpowiednie czynności. No niestety są momenty, jak Państwo wiecie, gdzie te obostrzenia, które są wprowadzone, są nieraz tam, no gdzieś, krótko mówiąc, delikatnie mówiąc, łamane. Oczywiście tutaj, drodzy Państwo, tutaj my jako organy administracji państwowej musimy działać, drodzy Państwo. Tu w pierwszej kolejności wszelkie kontrole prowadzi przede wszystkim oczywiście wojska stacja, ale nie tylko. Są do pomocy również inne jednostki administracji publicznej, więc dla wspólnego naszego bezpieczeństwa, aby te dane zmniejszające liczby dziennych zakażeń odmrażanych tych szpitali były cały czas w tendencji spadkowej, musimy, drodzy Państwo, naprawdę działać po to, aby nie zrobić na złość jakiemuś przedsiębiorcy, tylko dbać, drodzy Państwo, o wspólne dobro. Bo życie i zdrowie, chyba każdy, drodzy Państwo, wiecie, jest najważniejsze. Tak na marginesie, większość z Państwa pewnie była w Głuchołazach, kiedy odwiedzał województwo polskie pan prezydent Andrzej Duda, kiedy był w szpitalu MSWiA w Głuchołazach, gdzie przechodziliśmy przez ten szpital. Zaskoczyły mnie, drodzy Państwo, tam dwie rzeczy. Jedna bardzo miła zaskoczenie, drugie niezbyt miłe. Pierwsze bardzo miłe zaskoczenie, jak świetnie, to oczywiście wielkie ukłony i gratulacje dla całej dyrekcji szpitala MSWiA w Głuchołazach, całego personelu, jak świetnie zorganizował się ten szpital pod kątem leczenia osób tak zwanych po chorobie covidowej, tak powiem najogólnie. Wspaniale przygotowane sale, od najprostszych ćwiczeń fizjoterapeutycznych po, drodzy Państwo, podróże w czasoprzestrzeni. Tak, one też leczą takie powikłania. Coś niesamowitego, naprawdę ręce same składają się do klasku. Drugie, co mnie zaskoczyło, to już to mniej przyjemne, drodzy Państwo, ilość osób, ilość chętnych, wiek tych osób i niestety powikłania, jakie mają. To trzeba zobaczyć, posłuchać, żeby zrozumieć, o czym w ogóle się mówi. Ja już to kiedyś Państwu mówiłem. Ja już miałem możliwość niestety być w dwóch, trzech szpitalach i rozmawiać z lekarzami, co się dzieje z pacjentami, którzy mają, chorzy są na COVID-a. W Głuchołazach po wielu miesiącach pojechałem, towarzysząc panu prezydentowi i zobaczyłem, posłuchałem, co się dzieje po COVID-zie. Drodzy Państwo, nikomu temu tego nie życzę, aby wszyscy żyli w zdrowiu, aby nie było zagrożenia życia, bo dopiero tam widać, drodzy Państwo, ludzką tragedię. Szanowni Państwo, wszystkie te sprawy związane ze szpitalami, decyzjami, kontakt ze szpitalami, te wszystkie sprawy szczepień, punkty szczepień, to wszystko się dzieje dzięki dyrekcji, jest na nim pani dyrektor Beata Cyganiu, dzięki dyrekcji, załodze Narodowego Funduszu Zdrowia. To wszystko, co się dzieje w terenie, jeżeli chodzi o kontrolę, jeżeli chodzi o te szczepienia, jeżeli chodzi o te wymazanie i tak dalej, wszystko się dzieje oczywiście dzięki Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Ale tak jak Państwu powiedziałem już wielokrotnie, te wszystkie działania logistyczne, organizacyjne i wiele, wiele innych, no nie byłyby możliwe dzięki zaangażowaniu wielu instytucjom. Jest dzisiaj z nami pan komendant Państwowej Straży Pożarnej. Daliśmy sobie, drodzy Państwo, tak tutaj kilka takich informacji, co wykonuje Straż Pożarna, nie tylko Straż Pożarna, i Straż Graniczna, i Policja oczywiście, i Wojska Obrony Terytorialnej, i jednostki zawodowe, jak z Brzegu czy z Opola, no ale nie może nas ustać wszyscy, bo oczywiście te względy zdrowotne są największe.
Dzisiaj jest tu ze mną pan komendant i tu oczywiście wszystkim strażakom, i tym państwowym, i tym ochotnikom chciałem serdecznie również podziękować. Od samego początku są przy mnie, ale przede wszystkim są od samego początku są przy ludziach, którzy potrzebują pomocy, przy instytucjach, które potrzebują pomocy. Gwarantuję to państwu, że nie było sytuacji, nie było telefonu, który wykonywałem do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, żeby reakcja nie była, drodzy państwo, natychmiastowa. Natychmiastowa. I to się nie skończyło. Do dzisiaj Straż Pożarna wykonuje wiele wspaniałych czynności, nieraz bezpośrednich, nieraz pośrednich, ale wszystkie one mają wpływ na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o koronawirusa. I nikt w tym momencie, drodzy państwo, strażaków, i tych ochotników, i tych państwowych, i nikt w tym, drodzy państwo, policjantów nie zwolnił z ich bieżącej działalności. A więc to, drodzy państwo, świadczy o ogromnym zaangażowaniu, o wspaniałych służbach mundurowych i nie dziwi mnie, drodzy państwo, to, że zarówno czy policja, czy Straż Pożarna bije rekordy, jeżeli chodzi o zaufanie społeczeństwa. Więc jestem pewien, że po koronawirusie wszystkie służby mundurowe no chyba dobiją już do końcóweczki, wszystkie będą miały 100% zaufania, bo to, co wykonują, jest coś wspaniałego. Przepraszam tego, drodzy państwo, ostatnie zdanie, ogółem od 1 stycznia. W tamtym roku generalnie jednostki choćby Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowały ponad 5 tysięcy razy. I tak zarówno ta ochotnicza, jak i Państwowa Straż Pożarna zawsze jest przy ludziach. Robią to wspaniale, za co panie komendancie. Gratulacje i wielkie podziękowania. Ale tak jak powiedziałem, drodzy państwo, to tylko Straż Pożarna. Policja, która wykonuje wspaniałą pracę, choćby sprawdzanie, jak wygląda sprawa kwarantanny i wiele, wiele innych. Nie zapominamy tu oczywiście o Wojskach Obrony Terytorialnej, o naszych zawodowych żołnierzach z brzegu, o naszej wspaniałej polskiej brygadzie logistycznej, o pracownikach administracji zespolonych, których nieraz przesuwam z jednostki A do jednostki B, aby tam, gdzie jest akcja, było zapewnione nie tylko sprzęt, ale również wszelkie możliwe kadry, które są niezbędne w danym czasie, w danym momencie, aby wykonywać to, co do nas, drodzy państwo, należy, do całej administracji publicznej, a więc przede wszystkim służeniu drugiemu człowiekowi. Drodzy państwo, więc podsumowując, nie będę oryginalny, ale będę konsekwentny. Na koniec jeszcze raz wszystkim osobom, i ratownikom medycznym, i pracownikom NFZ-u, i pracownikom wszystkim powiatowych, wojewódzkich stacji sanitarnej, i wszystkim naszym dziewczynom i chłopakom mundurowym, i naprawdę wszystkim wspaniałym osobom, i wolontariuszom, i wszystkim samorządom. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Jestem z nimi w stałym kontakcie. Każdy w swoim zakresie, w każdej swojej możliwości robi to, co najpierw potrafi. Służy ludziom. Oby te dane już były bardzo optymistyczne już za tydzień, dwa, za kilka miesięcy, abyśmy już odmrozili te wszystkie szpitale. Ale to, w którym miejscu będziemy, zależy od nas wszystkich. I od państwa, i ode mnie. Jak się będziemy zachowywać, jak wytrzymamy w tym reżimie. Pamiętajmy, nie dbamy tylko o siebie, a dbamy o najbliższych. Tyle najważniejszych, drodzy państwo, informacji, a teraz moi goście i ja jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Martyna, proszę prowadzić konferencję. Jeżeli są pytania, to... Te materiały oczywiście, które państwu pokazałem, otrzymacie też mailem. Jest pani dyrektor Matejuk, pani dyrektor Cyganiuk. Bardzo proszę. No i oczywiście jestem ja do dyspozycji, jeśli są. Ja mam pytanie do pana wojewody o tą akcję ze śmieciami związanymi z epidemią. W jaki sposób będzie przebiegała, czy będzie jakiś nowy zakład utylizacji tych śmieci? Jak to ma wyglądać? Tak, drodzy państwo, przede wszystkim weszliśmy w kontakt z firmami, które już obsługiwały i obsługują wszystkie szpitale. Tych spotkań było wielokrotnie. Tu państwu przedstawiam pana dyrektora Marcina Kaczmarczyka, który jest moją prawą ręką w wszystkich sprawach organizacyjno-logistycznych covidowych, od tlenu, przez te odpady, przez wiele, wiele innych, które już nie będę wymieniał, bo to by czas nam zabrakło. Wiele spotkań, czy pan dyrektor z prezesami tych firm, czy moje osobiste, praktycznie, no nie użyję tej takich, no powiem krótko, dzięki dobrej współpracy, dzięki dobremu również ich dobrej proobywatelskiej postawie udało się wszystkie zatory śmieciowe rozładować i udrożnić. I powiedzieliśmy, że drodzy państwo, czekamy na waszą inicjatywę, aby takich sytuacji no, nie było na przyszłość. No i mogę tylko zdać, drodzy państwo, że dwie potężne korporacje zajmujące się odpadami śmieci są już na bardzo mocnym, wstępnym etapie zainteresowania budowy
nie spalarni, panie dyrektorze, nowoczesnych instalacji, które umożliwią nie powstawanie w przyszłości zatorów odpadowych. Jest jakaś lokalizacja? Proszę Państwa, nie jestem upoważniony do takich. Ja znam te lokalizacje, nie jestem upoważniony przez te firmy, są to firmy prywatne, aby takie informacje publiczne udzielać. Bardzo proszę. Czy w związku z tym, że za chwilę tak naprawdę głównym szpitalem covidowym będzie szpital tymczasowy, będzie dokadrowany? Oczywiście, drodzy Państwo, to jest podstawa. No nie może funkcjonować szpital bez sprzętu, a przede wszystkim bez personelu. Mamy to pod kontrolą. Praktycznie nie ma tygodnia, gdzie z panem doktorem Maderą na ten temat nie rozmawiamy, ale robimy to bardzo spokojnie, bardzo rozważnie. Szpital tymczasowy ma być tym ostatnim ogniwem walki covidowej i oby tak było, jeżeli się nic oczywiście nie zmieni. Więc oczywiście personel to jest podstawa. Mamy to z panem doktorem zaplanowane, jak to będziemy działać, no ale oczywiście, drodzy Państwo, no to też nikomu nie będziemy brać za rękę i zmuszać do szpitala. Zachęcamy. Oczywiście ja wydaję również decyzje, tak jak wydawałem od samego początku. Na razie mam, drodzy Państwo, to pod kontrolą. Powtarzam jeszcze raz. Na razie delikatnie schodzimy ze szpitali powiatowych, tam gdzie oprócz tylko COVID-a mamy również wiele innych oddziałów neurologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, wewnętrznych itd., itd. Mamy to zaplanowane. Mam nadzieję, że tak jak budowa szpitala, tak również jego funkcjonowanie będzie udane, ale powtarzam. Dla mnie największym sukcesem było to, gdyby tam nikt nie leżał, drodzy Państwo. Nikt nie leżał. Aby tam nie lądował żaden śmigłowiec, aby tam nie dojeżdżała żadna karetka, niech sobie stoi pusty. Tak, to jest moje marzenie. Niech ten szpital stoi pusty i każdy inny szpital niech stoi pusty. Niech wszyscy żyją w zdrowiu i w szczęściu. To jest tylko moje marzenie, więc no, gwarantuję Państwu, no nie ma dnia. No nie ma dnia. Kilka razy dziennie. Stały kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co się dzieje w każdym szpitalu z łóżkami i tak dalej, co się dzieje, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne i oczywiście co 2-3 dni kontakt z dyrekcją szpitala tymczasowego, co się dzieje, co potrzebują, czy już zwiększamy liczbę łóżek, a tym samym zwiększamy liczbę personelu, więc drodzy Państwo, mamy to wszystko, no nie boję się już tego słowa, pod kontrolą. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Dotyczące szczepień. W tej chwili jesteśmy na etapie testowania nauczycieli w szkołach, ale czy jest jakaś data zaplanowana szczepień nauczycieli w szkołach? Nie, drodzy Państwo, takiej daty nie ma, ale ona chyba się za niedługo gdzieś może pojawić. Panie dyrektor, czy ma Pan jakieś szczegółowe informacje? Przeprowadzenie testów nauczycieli w szkołach. Między 8 i 14 lutym będzie kolejne sprawdzanie testowe nauczycieli. Nauczyciele są w grupie 1 pierwszej, czyli nic nie szkodzi, czyli będą na pewno po tych badaniach, to jest kolejna grupa, która będzie dopuszczona do szczepień i będą nauczyciele szczepieni.